Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której rozmawiamy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj! Dzień dobry Państwu. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Michał Lubina, ekspert do spraw międzynarodowych. Dzień dobry Michale. Dzień dobry. Michale, co naszym słuchaczom polecasz za lekturę na święta? No, na święta to już chyba nie dojdzie, ale może po świętach, tak? Bo przy dzisiejszej poczcie i w ogóle wszystkich tych. No ale powiedzmy, że symbolicznie na święta. Wśród książek wydanych w 2020 roku, myślę, że bardzo ciekawą książką o sytuacji międzynarodowej jest Indo-Pacific Empire Rory'ego Metcalfa. To jest australijski badacz, dzisiaj pracujący na Australijskim Uniwersytecie Narodowym w Canberrze, no a wcześniej zajmujący się różnymi rzeczami bardziej konkretnymi, czy też bardziej namacalnymi. Był między innymi oficerem wywiadu australijskiego i dyplomatą. No i takim częstym w karierze państw zachodnich modelu po zakończeniu swojej pracy właśnie w dyplomacji, w wywiadzie, czy w służbie cywilnej przeszedł na uczelnię. No i ta książka jest jego najważniejszą do tej pory pracą. Ona jest napisana tuż przed pandemią, natomiast pandemia nie zmieniła istoty tej książki, a mianowicie tego, że opisuje ona chyba w najlepszy sposób, a przynajmniej tak mi się wydaje, no, najbardziej modną ideę obecnie w Azji, a czy szerzej na Pacyfiku. No a co za tym idzie, jedną z najbardziej modnych idei w ogóle, czyli ideę Indo-Pacyfiku. I co autor przede wszystkim chce przekazać czytelnikom? No, zasadniczo książka jest taka, jest zasadniczo podzielona na trzy części, które się samo jakoś narzucają. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. To te części jakby to dość oczywiste. Natomiast no i każda mówi trochę o czym innym, a ideą podstawową jest właśnie Indo-Pacyfik. No i ale jakbym miał w jednym zdaniu, bo padło pytanie, co chcę przekazać, no to chcę przekazać, że trzeba stworzyć taki sposób, żeby powstrzymać wzrost Chin, jednocześnie nie doprowadzając do wojny z Chinami. Czyli innymi słowy, on proponuje taką ideę no, nieformalnego sojuszu, żeby było, to nie on to wymyślił, tak? Tylko on to dość ładnie konceptualizuje, ideę Indo-Pacyfiku, czyli takiego nieformalnego sojuszu Stanów, Indii, Australii i Japonii. I ten sojusz miałby funkcjonować tak, żeby powstrzymać te rozpychanie się chińskie i te rozsadzanie systemu obecnego systemu międzynarodowego przez Chiny, ale w taki sposób, żeby nie doprowadzić do wojny. Czyli innymi słowy chodzi o to, żeby te Chiny jakby no, w jakiś sposób no, dalej, żeby funkcjonowały w tym systemie. Czyli to jest w pewnym sensie kwadratura koła, tak? W jaki sposób sprawić, że, no bo Chiny wyraźnie rozsadzają nasz obecny system międzynarodowy, ale jednocześnie nie chcą wojny. Stany nie chcą tego, żeby Chiny ten system rozsadzały i też nie chcą wojny, natomiast jeszcze bardziej nie chcą tego, żeby Chiny kontynuowały swoje działanie. No i właśnie dlatego wchodzą tutaj Australijczycy z tym ich pomysłem Indo-Pacyfiku i tym głosem jest oczywiście Metcalf, żeby stworzyć taki system, w którym no jakby w pewnym sensie zmusi się Chiny do tego, żeby one jednak pozostały w tym obecnym porządku międzynarodowym, no bo po prostu siła złego na jednego, no te cztery państwa połączone, ich potencjały są dużo silniejsze niż Chin. No więc taka jest zasadnicza idea. Natomiast ta idea, już to chyba z tego mojego opisu to też wynika, no ona jest taka dość nieokreślona.
To znaczy, jakby pomysł jest dobry, dobrze wygląda, czy jest sensowny, natomiast no, dużo trudniej go zoperacjonalizować. No, na mapie to, czy tam, czy tak teoretycznie, to wygląda nieźle. Nie? No, cztery kraje, w sumie siła złego na jednego i mogłyby te Chiny powstrzymać, no, ale jednocześnie nie jest to takie proste. Te kraje przecież też nie są takie same, one mają swoje różne interesy, również z Chinami, więc nie jest to takie łatwe. No więc to jest jakby punkt wyjściowy tej książki. No a no i zaczyna Metcalf tutaj opisywać jakby właśnie z różnych perspektyw. No i dla mnie najciekawsza jest nie tyle ta część współczesna, ile ta najciekawsza jest ta część historyczna, dlatego że Metcalf bardzo ładnie pokazuje, jak terminy geograficzne czy polityczne brane za obiektywne, na przykład Azja Pacyfik czy Azja Południowo-Wschodnia, są tak na dobrą sprawę konstruktami politycznymi i bynajmniej nie są neutralne. To tak samo jak trochę z mapami. No, nam się wydaje, że mapa jest obiektywna, a często zapominamy, że mapa tak tylko odwzorowuje rzeczywistość. Nie tylko odwzorowuje rzeczywistość, ale też sama jest kreacją. No, jak mapujemy świat, to go w jakiś sposób tworzymy. No, na przykład mój ulubiony przykład, on nie pada akurat u Metcalfa, ale mój ulubiony przykład oszustwa map, to Wisława Szymborska ładnie kiedyś powiedziała, że bardzo lubi mapy, bo kłamią. Więc taki dobry przykład jest, jak w czasach kolonialnych na mapach holenderskich w Indie holenderskie, czyli dzisiejsza Indonezja, były małe, a Holandia była wielka. Te dzieci w szkołach się w Indonezji, czy właśnie w Indiach holenderskich wówczas uczyły tego, no i jakby miały wizualizację, nie? Widziały, że ich kraj jest jakiś taki malutki, a Holandia jest gigantyczna. Więc to jest taki przykład. Oczywiście to jest przykład fałszerstwa, natomiast możemy też w przypadku map zadawać inne pytania, nie? Czy na przykład Gruzja, czy Armenia są w Europie, czy w Azji? No i jak to zinterpretujemy, to nie będzie neutralne. No i w przypadku Azji mamy podobnie, w czasach kolonialnych mówiono Daleki Wschód, no i ta nazwa też jakby sama w sobie jest wartościująca, no dlatego, że daleki od czego daleki? No oczywiście od Zachodu, czy od Europy. Później wprowadzono oczywiście te geograficzne podziały typu Azja Wschodnia, Południowo-Wschodnia czy Południowa, plus tam Środkowa i Zachodnia, i to są ONZ-owskie i one funkcjonują. Natomiast potem jeszcze w latach 80. XX wieku zaczęto jeszcze mówić Azja Pacyfik, łącząc Azję Wschodnią i Azję Południowo-Wschodnią, ale to jest termin polityczny. No i bardzo fajną rzeczą w tej książce Metcalfa jest to, że on pokazuje, że to mapowanie nie było neutralne, ale samo przez się tworzyło rzeczywistość. Dlatego, że w tej koncepcji Azji Pacyfik, która się w jakimś stopniu przyjęła, nie ujmowano Indii. No i w tym momencie, nie ujmując Indii, mamy to doprowadziło do zdominowania percepcji Azji przez Chiny. No i w tym momencie jakby dużo, to było niechcące oczywiście, ale dużo łatwiej jest w tym momencie kupić płynącą z Pekinu narrację odwiecznej centralności państwa środka. No i skoro, no bo to jest oczywiście cała ta dyskusja, nie, na ile Zhongguo, czyli państwo środka, to jest koncepcja XIX-wieczna, tam, a na ile to w jakim stopniu odwzorowywało historyczną rzeczywistość, to nie ma na to miejsca tutaj, żeby to omawiać. Natomiast no, ważne jest to, żeby mieć świadomość tego, że no, jak mapujemy rzeczywistość, tak ją poniekąd tworzymy, a skoro tak, no to Metcalf proponuje, że przestawmy mapy, to znaczy spójrzmy na mapy inaczej i stwórzmy termin Indo-Pacyfik i doróbmy do niego historię. Czyli jeżeli zmapujemy Azję przez pryzmat Indo-Pacyfiku, no to jakoś tak przypadkiem Chiny nam wtedy spadną na drugoligową pozycję, a w środku pojawi się nam Ocean Indyjski. No i do tak przedstawionej mapy Metcalf pisze od nowa historię Azji. No i bardzo ładnie ją pisze, dlatego że no, jakby po tym poznajemy w jakimś stopniu klasę badacza czy pisarza, jak widzimy, do kogo się odwołuje, tak, kogo cytuje. No i to od razu widać, czy coś wie, czy nie, bo jeśli cytuje klasyczne książki,
to w tym momencie wiadomo, że mamy do czynienia z człowiekiem kompetentnym, który odrobił zadanie domowe, wiedział, co przeczytał. No i on odwołuje się do takiej książki, która w Polsce, którą bym chyba nawet bardziej polecił niż tego Metcalfa, gdyby nie fakt, że ta książka jest z lat 70., więc to już bardziej dla historyków czy ludzi zainteresowanych przeszłością. Natomiast ta książka, na której się opiera Metcalf i którą tak naprawdę uzupełnia, to jest książka indyjskiego historyka Panikara, który napisał, ona w polskiej wersji się nazywa Azja, dominacja Zachodu, tak się nazywa, czy takie jest przetłumaczona. Natomiast, no i ona jest, i ona pięknie opisuje, jakby on się jakby opisuje coś, co Panikar nazywa chwilą czy momentem Vasco da Gamy, bo Panikar pisze, że w historii Azji to od momentu odkryć geograficznych, od momentu Vasco da Gamy, od tego, kiedy odkrył drogę do Indii, do dekolonizacji, no to był taki krótki moment rządów dominacji zachodnich, no i on się właśnie skończył, jakby ten moment, ta chwila Vasco da Gamy się skończyła, no i teraz wraca sytuacja do tego, jak było przed kolonializmem, czyli do tego, kiedy to Azja dominowała, a Zachód sobie tam był marginalny. W ogóle ta książkę Panikara naprawdę bardzo polecam, on jest bardzo kontrowersyjny, ale tak dla takiej może treningu intelektualnego, żeby zobaczyć zupełnie inną perspektywę, on z takich szokujących rzeczy na przykład nazywa pierwszą wojnę światową wojną domową w Europie, także ma tam dużo takich fragmentów, są tam irytujące fragmenty u niego, ten mnie akurat nie irytuje jakoś bardzo, natomiast są tam takie bardzo irytujące fragmenty, na przykład ogólna fascynacja rewolucją październikową i Sowietami, ale to też bardzo dobrze oddaje, jakby jak ci Azjaci się dali złapać na te różne tutaj propagandy Sowietów, to pod tym względem ta książka jest dobra. Natomiast poza tym, nawet biorąc nawias te słabości, to jest naprawdę znakomita książka, która świetnie pokazuje jakby azjatycką perspektywę, taką panazjatycką perspektywę. Co ważne, jest właśnie pisana przez Hindusa, a nie przez Chińczyka, więc nie ma tam znowu jakiegoś takiego strasznego sinocentryzmu. I on na przykład pięknie pokazuje, jak właśnie Holandia, ja ilekroć słucham Holandię mówiącą o prawach człowieka, o innych tych, to mi się przypomina Panikar, który opisał w tej swojej książce, jak ci Holendrzy po prostu stworzyli z Indonezyjczyków niewolników de facto, jak oni ich po prostu wyzyskiwali przez 5 wieków bezwzględnie, bez najmniejszej po prostu, bez mrugnienia oka, tam mordowali, po prostu doprowadzili cały naród do sytuacji, jakby byli po prostu czarnoskórymi niewolnikami na plantacjach na południu Stanów przed wojną secesyjną. No a potem ci Holendrzy tu o prawach człowieka mówią albo o praworządności, no po prostu, Panikar powinien być dostępny w każdej holenderskiej księgarni, tak? Natomiast, ale wracając do wątku, no więc na tego Panikara się powołuje Metcalf, na ten moment Vasco da Gamy, czyli kolonializm jako chwilowa i przypadkowa przewaga Europy w centralnym dla Azji obszarze Oceanu Indyjskiego. Powołuje się też bardzo ważny na tak zwany model szkatułkowy, to jest też zwane z indyjska mandala, czyli taki model, który był w przedkolonialnej Azji Południowo-Wschodniej, rozszerzających się, zawężających kręgów bez trwałych granic. To jest ważne, to trudno się rozumie z naszej perspektywy, ale jest to kluczowe, bo właśnie ten model był bardzo istotny. On jest z kolei, ten model jest bardzo fajnie opisany w książce, którą bym polecał, gdyby była w tym roku wydana, ale jest wydana rok wcześniej, ale po polsku właśnie, czyli Dzieje Tajlandii. To bardzo dobrze napisana, to jest Cambridge'owska historia wydana przez PIF w naszej ceramowskiej serii, także tamten model szkatułkowy jest świetnie opisany. No i no więc na tę pracę się powołuje Metcalf, no i od tego momentu, jak je zobaczyłem, to zacząłem mu wierzyć, że to jest dobra praca, bo na początku to zaczął tą geopolityką, jakimiś innymi głupotami, no ale potem jak przeszedł do porządnych prac, tak, jak się okazało, że przeczytał, że odrobił zadanie domowe i wie, o czym mówi, a wtedy dopiero zrozumiałem, że warto mu zawierzyć. Ja powiem szczerze, że jak ja sprawdzam książkę, to otwieram ją na bibliografii albo na spisie nazwisk osób, które występują w książce, no i potem poznaję, czy ktoś odrobił tą pracę domową, o której mówisz. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia.
Dorzuć się do mediów obywatelskich, wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Tak, tylko że problem polega na, znaczy to oczywiście, jakby zgadzam się, natomiast niestety dużo osób jest nieuczciwych i wpisuje do bibliografii książki, których nie przeczytało. Nie, bo na przykład wie, że tego trzeba, albo tego, albo to widać po przypisach, nie? Na przykład, że widać, że ten przypis jest przepisany, nie? Także to jednak jakby ja się zgadzam z tą postawą, natomiast jak ktoś jest nieuczciwy, to wychodzi w książce, bo po prostu widzisz, że. No tak. Czy przeczytał, czy nie przeczytał, nie? Więc w przypadku Metcalfa przeczytał, także to jest ważne. No i co jest fajne w tym, znaczy co jest ten, no bo jakby Metcalf nie jest historykiem, natomiast mi to bardzo wygląda na coś, co się nazywa szkołą Haydena White'a w historiografii. To był taki bardzo kontrowersyjny historyk anglosaski, który wprost mówił, że historia to jest narracja. Nie ma obiektywnego opisu rzeczywistości historycznej, bo takowy nie istnieje, lecz jest to opowieść sama tworząca i utrwalająca porządki społeczne czy społeczno-polityczne. Czyli i chociaż oczywiście to jest w pewnym sensie skrajne, to jednak warto mieć tego świadomość, bo mam takie przekonanie w jakimś stopniu, że historycy są obiektywni albo dążą do obiektywizmu, no i często tak oczywiście jest. Natomiast no bardzo często jest tak, że właśnie, że historycy, podobnie jak inni badacze społeczni, no nie są obiektywni, bo nie mogą być obiektywni, nie należy być całkiem obiektywnym, należy być rzetelnym, to na pewno. Natomiast między opisami wplatają też swoje własne poglądy, nie? To jakby trzeba mieć świadomość tego, że każdy ma tam jakąś ukrytą agendę i no i w przypadku jakby tego White'a to jest o tyle fajne, że to jest powiedziane kawa na ławę, nie? Nie ma oszukiwania, tylko wprost jest mówione, że tak jest. Więc to jest fajne i w przypadku Metcalfa on akurat się na to nie powołuje, natomiast ja wyczuwam, że to jest właśnie ten styl. No, że on po prostu przestawiając mapę pisze zupełnie inną historię i historię Azji. I można się fuknąć na to, że jak to w ogóle, ale to powiem, że z drugiej strony, no okej, okay. Ale u nas na przykład zrobiła karierę, czy spodobała się bardzo książka, którą też sięgnę zaraz o książka Petera Frankopana The New Silk Roads. Ona jest po polsku chyba Nowe Jedwabne Szlaki wydana, nie pamiętam w każdym razie. I to jest z kolei pisanie historii przez pryzmat jedwabnych szlaków. No to skoro można pisać historię od nowa pisaną przez pryzmat jedwabnych szlaków, żeby nie było, mi się Frankopan całkiem podoba. Dużo bardziej wolę taką wschodniocentryczną narrację niż zachodniocentryczną. Natomiast no skoro można pisać przez pryzmat historię przez pryzmat jedwabnego szlaku, no to czemu nie można przez Indo-Pacyfik, nie? No przecież to też jest ciekawe intelektualnie, więc w tym momencie to jest jakby, to jest, no i właśnie to jest chyba największą zaletą tej książki, tej Indo-Pacific Empire Metcalfa, że on właśnie pokazuje, że można napisać historię Azji przez pryzmat konceptu, który ma kilka lat, bo w sumie nie wiadomo, kto go wymyślił, jedni twierdzą, że Australijczycy, inni, że Amerykanie, ale w każdym razie to jest ostatnie 5 lat mniej więcej, jak powstał ta idea. On oczywiście sięga tam prehistorii tej idei, bo to jest, że to już wcześniej ktoś tak mówił, natomiast no realnie jest to idea, która ma kilka lat. No i nagle wchodzi nam człowiek, który nam pisze całą historię Azji przez pryzmat tej idei. I mi się to podoba, bo to jest bezczelne, takie intelektualnie bezczelne, ale ma to swoje zalety i właśnie za te zalety go cenię. No i właśnie chyba najbardziej ciekawe w tym wszystkim jest to, że jak właśnie jak spojrzymy na historię Azji przez pryzmat tego Indo-Pacyfiku, no to nagle nam te Chiny spadają na boczną pozycję. I tu jest jakby pies pogrzebany, jakby o to w tym chodzi, że nagle jeżeli zaczniemy myśleć kategoriami, zmapujemy, a potem zaczniemy myśleć kategoriami właśnie Indo-Pacyfiku, tego obszaru, bo pomiędzy Indiami, Azją Południowo-Wschodnią, jeżeli to ona stanie się centralna, no to wtedy to ma zupełnie jakby inny wymiar wobec Chin, bo spycha je na poboczną pozycję. I myślę, że to jest, no i to jest jakby jedna rzecz. Natomiast pytanie, jaką ukrytą agendę ma Metcalf? No i tutaj już można by, i tu wchodzimy do pozostałych części tej książki, które są trochę słabsze, nie znaczy, że słabe, natomiast one jakby, on pokazuje jakby z różnych perspektyw, jak rozumieją ten Indo-Pacyfik różne kraje, w tym oczywiście też Chiny, które go oczywiście odrzucają jako w ogóle głupotę. Tam, nie pamiętam, teraz była wypowiedź
tego ministra spraw zagranicznych Chin, że to się rozwieje, że to jest w ogóle pusty koncept i się rozwieje jak mgła, jak ta, jak rosa, albo coś tam z wodą było, w każdym razie, że musiałbym sprawdzić dokładnie, ale że to się rozwieje właśnie jak no, że to zupełnie nie będzie miało większego sensu i to jest taki, w sumie istota tego była taka, że to jest pomysł, który nie wypali i po prostu umrze śmiercią naturalną. Także tam to jest takie pokazane, rozwinie się jak oceaniczna piana, tak sprawdziłem. Także minister spraw zagranicznych Wang Yi to powiedział. No co ma robić, no. No co ma robić, nie? No oczywiście. No, więc no i w no i także to jest ten ciekawy wątek, że jakby pokazywanie tego z różnych perspektyw i te perspektywy są ciekawe, dlatego że tak, Stany mają w sumie, czy miały, bo teraz to już będzie ciekawie, w ogóle antytrumpowska jest ta książka, to jest jeszcze też dość charakterystyczne, to może też teraz to będzie szczególnie jakby na czasie, tak, nie obroni się, natomiast no, zasadniczo on, opisując te Stany, no to mówi, że te Stany to tak trochę egoistycznie się zachowują, bo one uważają, że i tak wszyscy do nich przyjdą. I że to jest efekt Trumpa, no ale jakby jest nadzieja, że tam inni myślą inaczej że Trump odejdzie, a zostanie myślenie właśnie kategoriami Indo-Pacyfiku. Pokazuje bardzo wyraźnie Japonię, która mocno inwestuje w tą koncepcję. Pokazuje Australię i tu jest ciekawe, dlatego że w Australii zasadniczo to toczyła się debata na temat tego, w którą stronę pójść, czy dalej trzymać ze Stanami, czy może jednak z Chinami, ale ostatecznie jakby Chiny same rozstrzygnęły tą debatę, tak ostro atakując Australię ostatnimi czasy, że Australia po prostu no, nie ma opcji, no i musi być z Amerykanami. Także wszystkie tam gadania o tym, że Australia może sobie pójść w stronę chińską, no jakby Chińczycy rozstrzygnęli, pokazując im, że nie może. No ale Metcalf, żeby była jasność, on jest zwolennikiem tej proamerykańskiej opcji, tak? Także to jest ważne. No ale kluczowym krajem w ogóle dla Indo-Pacyfiku i w tej książce również są Indie, które to Indie, one by tak i chciały i się boją, bo one z jednej strony tak siedzą trochę rozkrokiem na barykadzie, bo się boją Chin jak najbardziej, ale z drugiej strony nie chcą się angażować, znaczy nie chcą się przyłączać do Zachodu, bo mają tą silną tradycję polityki niezaangażowania, no i właśnie nie chcą za bardzo, no i właśnie chciałyby i się boją, ale tymczasem Chiny właśnie im to w tych Himalajach politykę faktów dokonanych dokonują, co trochę spycha Indię w stronę tego Indo-Pacyfiku. Ale wciąż jeszcze daleka droga do sformułowania się, natomiast podejrzewam, że jednym z ukrytych celów tej książki było właśnie wpłynięcie trochę na elity indyjskie, żeby właśnie się przyłączyli do tego pomysłu. No i bo Metcalf tak ciekawie argumentuje na rzecz tej idei, on rzuca hasło, które jest bardzo ciekawe w ogóle, a mianowicie rzuca hasło nowych pięciu zasad pokojowego współistnienia. To znaczy tego, że jak poprzednia polityka azjatycka była oparta na tych pięciu zasadach pokojowego współistnienia z deklaracji chińsko-indyjskiej z lat 50., także teraz trzeba nowych pięciu zasad. No i że te nowe pięć zasad będą dzięki temu no one spowodują, jakby jeżeli się zgodzą na te zasady, to one doprowadzą do tego, że uda się okiełznać jakoś ten wzrost Chin. Jednocześnie oczywiście jakby odpowiednie miejsce też przydzielając Chinom w systemie, należne im, natomiast nie centralne. Więc czyli to jest jakby taka próba, no jak tutaj okiełznać te ambicje Pekinu, jednocześnie no, doprowadzając do tego, żeby nie doszło do wojny i żeby wszyscy na tym jakoś zyskali. No i jest to ciekawe, myślę, że nie omawiając książkę, nie należy po prostu wszystkiego o niej mówić, bo wtedy już zupełnie by to jakby po co ją wtedy kupować, tak? Natomiast, no więc jakie są te nowych pięć zasad, to już nie powiem, to już za,
zachęcam do książki. Taki teaser zróbmy, tak? Bardzo ciekawe są w sensie politycznym. I właśnie bym powiedział, że to są dwie największe atuty tej książki. Po pierwsze, ta historyczna rzecz, czyli to pisanie historii na nowo przez pryzmat Indo-Pacyfiku, i to jest fascynująca. To jest fascynująca przygoda. Jak można po prostu sobie tak bez większych zahamowań polecieć, to jest bardzo ciekawe. A druga to jest właśnie ta konstruktywna idea tych nowych pięciu zasad pokojowego istnienia, współistnienia. I to są moim zdaniem dwie bardzo duże zalety tej książki, dla której warto nią sięgnąć. Dla mnie to jest najciekawsza książka o polityce pacyficznej czy międzynarodowej w Azji w 2020 roku. Mimo tego, że ona jest nierówna, są tam też słabsze części, czasami no widać, że on też tam lubi te marynarki, jakieś tam te sprzęty, to takie jest dziecięce, takie fascynacja, że tam opisuje, że sobie płyną na jakimś tam krążowniku czy innym tym do Indonezji i w ogóle jakie to wrażenie na nim zrobiło. No to są słabsze rzeczy, no ale rozumiem, że duży chłopiec i potrzebuje tam tych różnych wojskowych rzeczy. Natomiast no nawet biorąc to w nawias, to i tak jest to bardzo ciekawa książka właśnie ze względu na te idee, które przemyca i które tutaj nam prezentuje. Także gorąco ją polecam jako książkę w 2020, no teraz już pewnie na 2021 rok. Dobrze, dziękuję Michale. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Michał Lubina, ekspert do spraw międzynarodowych. Dziękuję. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!